Klub Parlamentarny PELKO złożył wniosek o odwołanie szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisława Piotrowicza. Powodem są jego dawne słowa dotyczące umorzenia śledztwa w sprawie księdza oskarżanego o molestowanie dzieci. Złożyliśmy wspólnie w imieniu Klubu Parlamentarnego PELKO wniosek o odwołanie pana przewodniczącego, powiedział Borys Budka na wtorkowym posiedzeniu komisji. PiS chce mieć na sztandarach ochronę polskiej rodziny i polskich dzieci, tylko ten sztandar niesiony jest przez prokuratora okresu stanu wojennego Stanisława Piotrowicza, który zasłynął tym, że usprawiedliwiał haniebne działania księdza pedofila. Tłumaczył go i wręcz bronił. Wszedł w buty obrońcy pedofila, argumentowali posłowie PO na konferencji prasowej. Wnioskodawcy tłumaczą, że na ujawnionym w mediach nagraniu z listopada 2001 roku przewodniczący z głębokim zaangażowaniem usprawiedliwiał księdza, w którego sprawie prokuratura, kierowana przez pana Stanisława Piotrowicza, umorzyła postępowanie. Należy wskazać, że w dniu 25 czerwca 2004 roku Sąd Rejonowy w Krośnie skazał 65-letniego KS. M. na 2 lata więzienia z zawieszeniem na 5 lat za molestowanie 6 dziewczynek, podkreślono we wniosku. Odpowiedź Piotrowicza. Stanisław Piotrowicz przekonuje, że zarzuty są bezpodstawne. Przekonuje też, że nie wykonywał w tej sprawie żadnych funkcji procesowych ani nie podejmował merytorycznych decyzji. W rozmowie z PAP, cytowanej przez Polsat News, tłumaczy, że informował jedynie o sposobie zakończenia sprawy, którą prowadził inny niezależny prokurator. Informując o tym, posłużyłem się cytatami z postanowienia o umorzeniu postępowania, powiedział.